Dostałam ostatnio pytanie, jakie są najbardziej uniwersalne kolory? Czy jest coś, co mogą nosić wszyscy, albo przynajmniej prawie wszyscy? Zapraszam na najnowszy wideoporadnik. Bardzo często spotykam się z takim określeniem jak kolory neutralne. I do tych kolorów neutralnych zazwyczaj zalicza się więcej niż faktycznie jest kolorów neutralnych. Ponieważ z punktu widzenia teorii koloru jest niewiele kolorów, które są neutralne. I o neutralności w teorii koloru mówimy wtedy, kiedy kolor nie ma żadnego zabarwienia temperaturowego czy chromatycznego. Czyli jakby w danym kolorze nie ma koloru. Więc tak naprawdę kolorami neutralnymi jest biały, czarny i wszystko, co jest pomiędzy nimi, czyli szarości. I tutaj można by powiedzieć to tyle, teoria koloru, ale tak naprawdę w życiu codziennym też często mówi się na przykład o granacie, że jest neutralny, albo o beżu, albo o niektórych brązach. Mówimy, że to są takie kolory, które są neutralne. Ja bym raczej powiedziała, że są tak zwane kolory bezpieczne i ja do nich zaliczam właśnie odcienie bieli, szarości, czerni, beż i granat. I to jest taka piątka kolorów klasycznych, kolorów takich bezpiecznych, które faktycznie możemy powiedzieć, że wielu z nas ujdą. Może niekoniecznie będziemy wyglądać w nich fantastycznie, ale są takie kolory właśnie, które są neutralne. Neutralne w sensie bezpieczne, sama powiedziałam neutralne. Bo na pewno, jeżeli pomyślimy sobie o kolorach takich bardzo intensywnych, jak na przykład ta żółć, czy ten pomarańczowy, no można powiedzieć bardzo wysokochromatyczne, czyli wysoko nasycone, to są kolory, które tak naprawdę będą pasowały bardzo niewielkiemu odsetkowi osób. Ale są też takie kolory, które pomimo tego właśnie, że nie są bardzo neutralne, to znaczy nie pochodzą od bieli, szarości i czerni, ale są kolorami bazowymi dla wielu typów urody. I na pewno do nich możemy zaliczyć granat, na pewno możemy zaliczyć taką gorzką czekoladę i kolor, który ja osobiście bardzo lubię używać go podczas zakupów z klientami, to taki bardzo ciemno-morsko-turkusowy, kolor, który często określany jest petrolem albo cyraneczką. I muszę powiedzieć, że gdy rozpoczynałam swoją przygodę z analizą kolorystyczną, to nikt mi nie powiedział, że właśnie ten petrol będzie tak świetnie pasował do wielu typów urody. Bo granat tak naprawdę możemy faktycznie nosić prawie wszyscy. Może jasne wiosny, ciepłe wiosny, nie najlepiej wyglądają, czy nie wyglądają w nim fantastycznie, ale na pewno granat, nawet jeżeli nie wyglądasz w nim fantastycznie, zrobi Ci mniej szkody niż taki żółty. To na 100%. Czyli jeżeli można powiedzieć o kolorach takich bazowych, takich, które pasują największej ilości osób, to raczej będą te kolory, które będą dosyć stonowane. Stonowane dlatego, że będą mocno przyciemnione, tak jak te tutaj, albo stonowane, to znaczy, że będą miały w sobie dużą dozę szarości, będą mocno zgaszone szarością, wtedy one będą takie, bezpieczne. Może nie będą idealne, ponieważ nie wszystkim jest dobrze w bardzo zgaszonych kolorach, ale będą bezpiecznie. Bezpieczne. Więc jeżeli miałabym powiedzieć, jakie są kolory bazowe, chyba mam za mało rąk, więc muszę się posłużyć stolikiem, bo chciałam coś więcej wziąć, a niestety powierzchnia chwytu nie taka duża. Jeżeli miałabym powiedzieć o kolorach takich bardzo bazowych, to na pewno mogłabym zrobić taką bazę jasną i do niej dać odcienie bieli. Ja tutaj mam jeden odcień, ale wiadomo, że niektórzy będą świetnie wyglądać w czystej bieli, niektórzy w bardziej takiej mlecznej, śmietankowej, takiej, która będzie trochę złamana jakby kością słoniową. Mamy odcień, tutaj mam jasny beż, bo beż też może być ciemniejszy. No i odcień jasnej szarości, takiej delikatnej, stalowej, gołębiej, może ołowianej. Czyli tutaj można powiedzieć taką dosyć jasną bazę. Jasna baza, czyli coś, co będzie nam rozświetlało twarz albo rozświetlało cały zestaw, jeżeli on będzie zbyt ciemny. Albo inaczej, jeżeli będziemy chciały użyć tego koloru bazowego jako koloru, który będzie trochę tłem na przykład dla tej żółci, czy dla tego odcienia pomarańczowego. Także trzeba pamiętać o tym, że te bazy trzeba podzielić na swoje jasne kolory bazowe i swoje ciemne kolory bazowe. Oczywiście oprócz tego granatu, petrolu i gorzkiej czekolady będzie tutaj też grafit. Też mam, już wynajdę. Mam grafit.
Mam grafit, dołożę ładnie tutaj na kupeczkę. Mam odcień stalowy, czyli jakąś trochę też taką ciemną szarość, ale już nie taką bardzo zbliżoną do czerni jak grafit. No i oczywiście wisienka na torcie, czarne, tak? Także mamy, o, proszę, jest. Może niekoniecznie to tak pięknie wygląda, jak ja bym chciała, ale one nie chcą mnie słuchać. W każdym razie mamy kolory bazowe. Także pamiętaj o tym, że jeżeli chcesz znaleźć swoje kolory bazowe, to obracaj się właśnie w okolicy. Odcieni bieli, odcieni, tak, bieli, odcieni beżu, odcieni jasnej szarości. Ponieważ te kolory, nawet jeszcze raz to powtórzę, jeżeli nie są idealne, to zrobią Ci na pewno mniej szkody, niż gdybyś wybrała jasny odcień cytrynowy albo jasny odcień pistacjowy, bo te już mają zabarwienie jakiegoś koloru, czyli mają jakąś chromę, jakąś barwę w sobie. No i też musimy znaleźć tą swoją ciemną taką bazę ubraniową, takie ciemne kolory bezpieczne i tutaj właśnie mamy ich okolice. Tak naprawdę te ciemne szarości plus czerń, albo te, które już mają jakieś zabarwienie kolorystyczne, czyli jest tutaj granat, petrol i gorzka czekolada, czyli zabarwienie brązu, to jest taka podstawa tego, żeby znaleźć swoją bazę. Odpowiadając na pytanie, jakie są uniwersalne kolory, nie ma takich bardzo uniwersalnych, ale te, o których wspominam właśnie w tym filmie, to są te kolory, które zrobią nam najmniej szkody w stosunku do tych, które są zupełnie nieudane. Także życzę Ci powodzenia w szukaniu swojej bazy kolorystycznej, w swoich uniwersalnych kolorach, a jeżeli jeszcze nie znasz swojego typu urody i nie wiesz dokładnie, jaki jest Twój przepis na kolor, jakie są dokładnie Twoje odcienie kolorów jako bazy, to pamiętaj, żeby skorzystać właśnie z tego, co wymieniłam w dzisiejszym wideoporadniku. Dziękuję bardzo za dzisiaj, do zobaczenia następnym razem.